Hejo, hejo, moi kochane, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Muszę się tutaj nachylać, ponieważ mnie nie będzie widać, a chcę, przyszłam do was, znaczy nie przyszłam, tylko przychodzę do was z serii oczywiście zakupowo, poczyniłam jakieś tam zakupki do lodówki, pali się moja świeczka, troszkę się już rozpuściła i już ją palę od wczoraj i powiem wam, że jestem pod wrażeniem. Bardzo dobrze Natalka mi napisałaś, naprawdę, że te świeczki są naprawdę sprawdzone i po prostu polecam. Polecam bardzo serdecznie, ten zapach jest genialny, tamtą palę dopiero w sypialni, to wam powiem, bo jeszcze dzisiaj nie miałam czasu po prostu tam wejść, więc generalnie muszę ją dopiero zapalić, niech się ten wosk znowu trochę rozjuszy, bo paliłam ją tylko wczoraj wieczorem, więc za dużo wam nie powiem, bo to był ten taki delikatnie męski zapach, nie pamiętam, amber i paczuli chyba, ale ta jest genialna, natomiast aloe water polecam bardzo serdecznie, bardzo mocno wyczuwalna, bynajmniej u mnie w całym salonie, więc na pewno w jakichś mniejszych pomieszczeniach to już w ogóle będzie kosmos, także bardzo gorąco polecam. Kupiłam jeszcze jedną dzisiaj z Janki, zaraz wam może ją pokażę, sama sobie kupiłam, jest wydanie takie specjalne, chyba limitowane na dzień mamy, po prostu świeczka dla mamy, o zapachu lilac blossom, a ja uwielbiam bzy. Dobra, pokazuję wam teraz zakupy, co zakupiłam. Dzisiaj będzie naprawdę bardzo żywieniowo, niezdrowo, także te tutaj ekologiczne możecie przyłączyć na inny kanał, ponieważ nie będzie nic zdrowego. Zakupiłam jakieś takie szybkie rzeczy, miałam dzisiaj ochotę na jakąś pizzę, na coś takiego, wiecie, że ja pizzę uwielbiam, więc więcej takich właśnie będzie, takich fast foodowych trochę rzeczy, nie wiem co jeszcze, ale mało zdrowo, naprawdę mało zdrowo, sama jestem w szoku, ale ja tak lubię. Dobra, kochane, do rzeczy. Goodfella's, taka oto pizza, jeżeli jest wam znana, to już nie muszę mówić, Margarita, ponieważ to jest na cienkim cieście i dlatego Margaritę, bo mój synek nie lubi żadnych kolorów na cieście, na pizzy, więc musi być Margarita. Druga moja ulubiona restauranta, natomiast spróbować chciałam właśnie tą, natomiast ja uwielbiam z mozzarellą, tą taką, nie pamiętam już, i lubię też polo i to jest ta z kurczakiem, a ta z mozzarellą, nie pamiętam jak się nazywa, co bijcie mnie, nie pamiętam. To jest pizza polo arabiata, też cienkie i chrupiące ciasto i jest napisane, że to jest limitowana edycja, 2 papryczki, więc się bardzo właśnie skusiłam na nią, 2 chyba 50, tamta chyba za 2, jakoś tak. Tutaj natomiast dla Fabiana wzięłam, on lubi pizzę calzone, czyli te takie zawijańce, więc jemu zakupiłam coś takiego, też to jest jakaś nowość z doktora Edkera, tak samo jak właśnie ta Ristorante. Litowanka to jest jakaś nowość, więc pierwszy raz wzięłam to, dam wam znać, czy będzie dobre, 3,50 to chyba kosztowało. Dalej jedziemy z zdrowościami, no to oczywiście eklerki, nie wiem czy lubicie, ja po prostu przypomniałam sobie, że uwielbiam, przypomniałam sobie oczywiście w sklepie, bo normalnie wcześniej właśnie często kupowaliśmy, potem jakoś zapomniałam się, natomiast przypomniałam dzisiaj sobie i wzięłam 4 Belgian Chocolate Eclairs, także eklerki. Dalej zakupiłam, bo już nie miałam, bitą śmietanę oczywiście do kawy jak najbardziej, funt chyba 35. Kolejna zdrowość, kolejne ekologiczne danie, pizza, kolejna pizza, cheese and tomato pizza. Mój synek wybrał, więc niech będzie. Cena tej pizzy dużej właśnie to funt 55 chyba, przepraszam za te tutaj czaskanie drzwi, ale właśnie Fabian wychodził. Tutaj wzięłam jakąś oto cieniutko krojona szynka. Kolejna rzecz to oczywiście Actimel, jeżeli chodzi o Actimel, też jakaś regularna cena jest jakaś chyba coś koło 3,50, natomiast teraz mają promocję, za 2 funty jest 12 Actimelków i ja wybrałam tą serię Multifruit, nie brałam truskawkowego, tym razem synek tak wybrał, zdecydował, więc niech tak ma. Dalej zakupiłam oczywiście pomidorki, lubię te duże właśnie na kanapeczki. Co tu jeszcze mam? Kolejna rzecz, wybrałam, ostatnio jakoś tak chyba zasmakowałam w tej restauracji, właśnie był podany, tu jest akurat honey and mustard, tu jest musztarda z miodem, natomiast tam było, co było? Majonez z musztardą, także wzięłam taki sos, to jest z Helmansa, bardzo lubimy je, garlikowy, lubimy te 1000 wysp, jakiś tam Cezar i tak dalej, więc taki sos wziąłam, one były chyba po funcie teraz. I ostatnia rzecz. Tak, ostatnia rzecz, tu jest synka bluza, bułka tarta, tak właśnie pakowana, śmiesznie, za chyba funta bodajże. Dalej, koty zaraz się zlecą, tak, zlecą się kotki, tu jest oczywiście karma dla kotków, nowość, już są kotki, tu nie wiem, no nie widzicie, między 2 a, o widzicie, zaraz sobie przypali futerko. cały dźwięk, od razu im tutaj nasypię, bo skończyła im się właśnie karma. Z tej serii też właśnie Whiskasa, no bardzo to lubię, to jest ta z kieszonkami. Gdzieś jeszcze jest jedna, chyba Oli mi to wyjęła gdzieś? Dobra, dalej już widzę takie bułeczki, 12 białych bułeczek, one są poprzecinane na pół, bardzo lubię, funt 55. Kolejna rzecz, ser żółty Lerdamer Original z takimi dziurami, bardzo go lubię z Sainsbury'ego, jest bardzo tłusty, bardzo fajny. Uwielbiam i on jest teraz w promocji za funt 50, normalnie chyba funt 75. Frankfurterki, oczywiście parówki z Sainsbury'ego, przez nas uwielbiane, cena 2 funty. Co tu jeszcze mamy? Czekajcie. A, tutaj włożyłam, dobra. No i druga karma jest taka, zaznaczę, czy to jest to samo. Nowość. Aha, to jest z tymczykiem, a to jest z kurczakiem. Tak, tym się różnią, czyli po prostu smakami i 1 funt za taką właśnie paczkę tej karmy. Dalej, już Wam mówię, co tutaj mam. Tu mam siateczkę, ponieważ byłam na poczcie. Dobra, 6 znowu tych, nie placków, tylko naleśników. 6 naleśników synek sobie zażądał, więc niech ma. On bardzo lubi od tego czasu właśnie z czekoladą. Ja natomiast sobie z tartym serem i fajnie takie na ciepło. Jaja, oczywiście jajek 15 sztuk za funtów 2. I ostatnia rzecz to synek sobie wybrał jakieś strawberry, Fizzy Strawberry i Fizzy Cola Straws. To są te takie gumowe, wiecie, te patyki takie gumowe, oni bardzo to lubią. Takie, ja to mówię, no to jest takie, ale no dobra, niech od czasu do czasu mają, nie będę im tak wszystkiego żałować. I to są moje wszystkie kochane moje zakupy. Cena tego wszystkiego 37,60, czyli 40 prawie funtów. Także myślę, że spoko. Tutaj dają oczywiście takie coś, że zaraz poczekajcie, of your next shop. 0,35 zaoszczędzicie, jak z tym pójdziecie przy następnych zakupach. Oho, się rozrzucili. No i tu jakiś Active Kids Voucher, to coś dla dzieci do szkoły. No i paragon. A, przepraszam, bym zapomniała. Mówię, że to jeszcze coś tu leży, tylko właśnie nie spożywczego. Tak, dlaczego 40 funtów? Bo się zdziwicie pewnie, że tu mówię funt, a ja zapomniałam. Spodnie, szkolne spodnie takie o dwupaku. Dwupak spodni, bo synek mój przetarł, więc dwupak spodni takich szkolnych, czarnych. Mu właśnie zakupiłam jeszcze w Sainsbury. Takie trochę na kancik, muszę je tutaj przyprostować. O, takie czarne, zwykłe, najzwyklejsze, szkolne i dwupak, cena to 8 funtów, więc same prawie spodnie dyszkę. Także teraz to już na pewno wszystko. Mam nadzieję, że w miarę tutaj rozwiałam też jakieś Wasze wątpliwości. Jak macie jakieś jakiekolwiek zapytania, to pod filmikiem oczywiście bardzo proszę w komentarzach. Ja zabieram się właśnie już się normalnie zabieram do grzania tutaj pizzy, bo sama już się nie mogę doczekać. Tutaj jeszcze zostało spaghetti, które Fabian wczoraj robił. Wyjmę sobie tylko blaszki i będę się zabierała za robienie pizzy. Przepraszam, że na chwilę odeszłam, ale muszę to włączyć, bo po prostu już dzieciaczki czekają, a mi zależało, żeby właśnie Wam pokazać zakupowo, czyli właśnie haul zakupowy spożywczy. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, dziękuję za oglądanie, przychodzę dzisiaj jeszcze do Was, przyjdę dzisiaj do Was albo 1, albo 2 razy, a może nawet 3. Wszystko zależy, jak mi teraz po obiadku dzieci dadzą, wiecie, ponagrywać. Także mam jeszcze jakieś filmy do obrabiania, ale jeszcze chcę coś nagrać, wykorzystam moment. Robiłam dzisiaj porządki, dzięki temu, że właśnie będę Wam wgrywać tą kolekcję butów. Tak, więc robiłam dzięki temu porządki i mam właśnie teraz przejrzysto w kanciapie. No, także cóż, dziękuję bardzo za uwagę, pozdrawiam, ściskam mocno. Jeszcze przyjdę do Was na chwilkę właśnie z recenzją podkładu, ale to też za chwilę, w sumie mogłabym teraz to powiedzieć, ale to jest tylko zakupowo ta seria, więc to będzie oddzielny filmik, natomiast z recenzją podkładu przyjdę oddzielnie. Bardzo dziękuję za uwagę, ściskam Was bardzo mocno. Ślę Wam 100 do buziaków, bajo!